wspomniałeś tutaj o Instagramie i pewnie jako aktor z tak znanego serialu dostajesz mnóstwo wiadomości i propozycji matrymonialnych. Jakie to są wiadomości przeważnie? Uwielbiam te pytania i te tematy, tak. No, dostaję, tak, są sporo takich wiadomości. No, o nie wszystkich mogę powiedzieć, bo niektóre są okraszone dosyć ciekawymi zdjęciami, tak. No i... Jakie to są zdjęcia? No, wiemy jakie, tak, wysyła się zdjęcia, więc tu chyba każdy z nas, każdy się domyśla, o jakie zdjęcia chodzi, ale jest tak, jest sporo takich różnych, czasami śmiesznych wiadomości, bardzo miłych oczywiście, no, ostatnio nawet gdzieś, bo też jestem teraz, gramy w teatrze i jestem w spektaklu Ciemno, gdzie gram, to jest komedia, gdzie gram plebana, czyli jestem księdzem. I to są też bardzo ciekawe sytuacje, jak po spektaklu przychodzą panie, żeby sobie porobić zdjęcia, no i gdzieś tam faktycznie, no one są bardzo miłe, też starsze panie oczywiście, ja zawsze to biorę z takim lekkim przymrużeniem oka, ale też potrafią i zażartować, i zaprosić na kolację i powiedzieć, że chciałby przyjść do spowiedzi na przykład, więc to są takie fajne rzeczy, ale co do Instagrama, to faktycznie jest tych wiadomości, przychodzą jakieś, ale bardzo miłe, no i czasami też rozbierane, tak już. Mogę powiedzieć, ciekawe, tak, dosyć szczegółowe zdjęcia. W takim razie, jak otrzymujesz zdjęcie pięknej kobiety z piersiami gołymi, tak, to co przeważnie odpisujesz? Mam zawsze stary, taki bardzo miły tekst. Dziękuję bardzo za bardzo miłe zdjęcie, no i pozdrawiam gorąco, no i zawsze wysyłam uśmiech. Więc to jest krótko, jakby tutaj nie wchodzę w dyskusję, bo nie ma co, no to jest oczywiście no, ciekawe, ale staram się zawsze krótko odpowiedzieć, bo potem czym więcej się jakby drąży taki temat, to te wiadomości są coraz ciekawsze, a później już lepiej nie wchodzić w szczegóły, tak, dokładnie. Czy masz ten sam tekst również na bardzo wyzywające zdjęcia? Tak, zawsze ten sam. Znaczy na bardzo wyzywające nie, bo są oczywiście zdjęcia, na które nie odpowiadam, jeżeli one są bardzo, bardzo mocno wyzywające. Oczywiście, że ktoś mi wysyła zdjęcie swoje, uśmiechnięte jakieś tam, to okej, ale jeżeli to zdjęcie jest takie faktycznie wyzywające, to nie, raczej staram się to gdzieś tam zostawiać. Mam mnóstwo w folderze inne, także nie odpisuję na te wiadomości po prostu. No siema, tu Wiki. Jeżeli spodobał wam się wywiad, to subskrybujcie przeambitni.pl.